Życie w harmonii z samym sobą i otaczającym nas światem to marzenie wielu z nas. Każdy z nas pragnie czuć się spokojny, zrównoważony i pełen energii. Jednak często zdarza się, że nasze emocje biorą nad nami górę i sprawiają, że czujemy się przytłoczeni, zestresowani i nieszczęśliwi. Dlatego tak ważne jest, aby zrozumieć i rozwinąć emocję rozsądku, która pomoże nam żyć w harmonii z samym sobą. Emocja rozsądku to stan umysłu, w którym potrafimy podejmować decyzje oparte na logicznym myśleniu, a nie na impulsach emocjonalnych. To umiejętność kontrolowania naszych emocji i reagowania na sytuacje w sposób przemyślany i racjonalny. Rozwinięcie tej emocji pozwala nam na lepsze radzenie sobie ze stresem, konfliktami i trudnymi sytuacjami. Aby zrozumieć emocje rozsądku, musimy najpierw zrozumieć nasze emocje. Emocje to reakcje naszego ciała na różne sytuacje, które mogą być pozytywne lub negatywne. Często zdarza się, że działamy pod wpływem silnych emocji, takich jak złość, strach czy smutek, co może prowadzić do nieprzemyślanych decyzji. Dlatego tak ważne jest, aby nauczyć się kontrolować nasze emocje i reagować na sytuacje w sposób przemyślany. Jednym ze sposobów na rozwinięcie emocji rozsądku jest praktyka uważności. Uważność to stan umysłu, w którym jesteśmy w pełni świadomi naszych myśli, emocji i doznań cielesnych. Praktykowanie uważności pozwala nam na lepsze rozpoznawanie naszych emocji i reagowanie na nie w sposób kontrolowany. Możemy na przykład zauważyć, że czujemy się zdenerwowani i zamiast reagować impulsywnie, zastanowić się, co jest przyczyną naszego zdenerwowania i jak możemy sobie z tym poradzić. Kolejnym sposobem na rozwinięcie emocji rozsądku jest praktyka medytacji. Medytacja to technika relaksacyjna, która pomaga nam skupić się na naszym oddechu i odciąć się od zewnętrznych bodźców. Regularna praktyka medytacji pozwala nam na lepsze radzenie sobie ze stresem, poprawia naszą koncentrację i pomaga w rozwijaniu emocji rozsądku. Aby podwyższyć nasze wibracje i żyć w harmonii z samym sobą, ważne jest również dbanie o nasze ciało i umysł. Regularna aktywność fizyczna, zdrowa dieta i wystarczająca ilość snu to kluczowe elementy, które pomagają nam utrzymać równowagę emocjonalną. Ponadto, ważne jest również otaczanie się pozytywnymi ludźmi i unikanie negatywnych sytuacji, które mogą wpływać na nasze samopoczucie. Podsumowując, emocja rozsądku to kluczowy element, który pozwala nam żyć w harmonii z samym sobą. Rozwinięcie tej emocji wymaga pracy nad sobą, praktyki uważności i medytacji oraz dbania o nasze ciało i umysł. Pamiętajmy, że każdy z nas jest w stanie podwyższyć swoje wibracje i żyć w harmonii z samym sobą. Wystarczy tylko trochę pracy i determinacji.